24 lutego 2022 roku już na zawsze będzie datą przełomową, nie tylko dla państwa ukraińskiego, ale również dla świata. Za naszą wschodnią granicą rozpoczął się konflikt zbrojny, a w Gliwicach, podobnie jak w wielu innych miastach w całej Polsce, samorząd i mieszkańcy błyskawicznie odpowiedzieli na potrzeby przybyszy z Ukrainy. Pierwsza myśl, no to generalnie przerażenie, niedowierzanie, a jednocześnie taki zastanawiałam się, w jaki sposób mogę ja pomóc osobom, których dotknęła bezpośrednio ta sytuacja. Pierwsza myśl to tak naprawdę powołanie przez prezydenta miasta zespołu do spraw zaopatrzenia uchodźców w naszym mieście, także może nie pierwsza myśl, a od razu działania. Działania zorganizowane przez pana prezydenta, przez Straż Miejską, przez służby miejskie i przez wszystkie podmioty współpracujące w tym pierwszym okresie w taki sposób, ażeby ulokować uchodźców w naszym mieście. Pierwsza myśl to jak pomóc, w jaki sposób ja mogę pomóc i jak nasza organizacja może pomóc. Kontaktowałam się z Centrum Inicjatyw Społecznych i tam już zaczęły się pierwsze ruchy, telefony z granicy z prośbą o transport i nocleg w Gliwicach. No potem już machina ruszyła. My jako Stowarzyszenie GTW zajęliśmy się zbiórką darów rzeczowych na rzecz przybywających do nas rodzin. Największym wyzwaniem było to, aby udzielić tak dużej ilości osób pomocy, zarówno pomocy doradczej, pomocy informacyjnej, ale też pomocy w formie schronienia. Jak pamiętamy, ta pomoc była organizowana na szybko, to były decyzje podejmowane niezwykle szybko. Początkowo osoby były umieszczane na salach gimnastycznych, na takich salach wielkopowierzchniowych, tak aby tylko zapewnić dach nad głową i podstawowe zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb bytowych. 25 marca 2022 otrzymała rakietny dar i wnaszedok czego było zniszczone pownieściu wsiadku. Także poczuwała sobie dobrze, dzieci poruć, pracuję z psychologiem, dopomagają mi, wszystko super, ja wyczuwała sobie w bezpiecie. My jako służby mundurowe jesteśmy przygotowani do działań kryzysowych, więc jesteśmy przygotowani na to, że codziennie może zdarzyć się coś innego, ale chyba największą taką sytuacją problematyczną było zaopatrzenie tych osób pod kątem wsparcia psychicznego. My musieliśmy jako strażnicy na moment wyjść z roli strażników, z roli urzędników i stać się wsparciem. Tutaj niesamowite pokłady funkcjonariuszy, niesamowite pokłady empatii moich funkcjonariuszy doprowadziły również do tego, że funkcjonariusze 24 godziny na dobę przebywały z tymi osobami w miejscach noclegowych i ja jako zastępca komendanta jestem dumny ze swoich pracowników z tego właśnie, że wyszli ze swojej skóry przepisów prawnych, z tego jak być dobrymi strażnikami, pokazali człowieczeństwo, empatię, wsparcie i pomoc. Ja akurat pracowałam w punkcie na Żwirki i Wigury. Był to punkt utworzony w szkole, ogromny punkt. 46 osób było tam na tym punkcie noclegowym, mieszkało z nami. To była praca trzyzmianowa, więc tutaj była potrzeba przeorganizowania sobie całkowicie życia prywatnego. Czym się zajmowałam? Każdy dzień był inny, bo to wynikało z potrzeb osób, które tam do nas przychodziły, u nas mieszkały. Szukania biletu na prom, szukanie mieszkań dla tych osób, pomoc w załatwieniu takich zwykłych, prozaicznych spraw, jak sprawy urzędowe. Cała rzesza wolontariuszy do nas się zgłosiła z chęcią pomocy. Przerosła nas może skala tego i organizacyjna, bo na początku myśleliśmy, że to zrobimy w jakimś małym pomieszczeniu, no ale dzięki wsparciu miasta dostaliśmy też miejsce w hali widowiskowo-sportowej Arena i tam też dostaliśmy takie małe pomieszczenie, które no rozrastało się z biegiem dni już na ponad 3 duże pomieszczenia, gdzie rozlokowaliśmy tą pomoc. Myślę, że najtrudniejsze było poradzenie sobie z własnymi uczuciami. To, że ja też mam rodzinę i jak ja bym się zachowała w tej sytuacji.
No i pogodzenie to z tym, że mam tą chęć pomagania, że tutaj mamy chęć pomagania i profesjonalną pomoc chcemy nieść. Pomoc Gliwiczan skierowana do naszych wschodnich sąsiadów nie była i nie jest pomocą chwilową. Przybyli do Gliwic uchodźcy z terenów objętej wojną Ukrainy, wciąż mogą liczyć na wsparcie zarówno psychiczne, jak i materialne. Miasto pomaga zapewnić im jak najbardziej godne warunki bytowe do rozpoczęcia często trudnego nowego rozdziału w życiu. Ja myślę, że to jest data, która pozostanie w mojej głowie i w moim sercu na bardzo długo. Ja żyję w takim przeświadczeniu, że człowiek żyje, realizuje pewne cele, porusza się w takiej swojej przestrzeni i komforcie. Rodzina, dom, praca realizuje te cele. Ta wojna i wybuch tej wojny pozwolił mi uświadomić, że nie na wszystkie rzeczy mamy wpływ i tak naprawdę ta wojna, ta zmiana dotyka każdego z nas w takim zakresie, że już nie każdy pozostaje tym przysłowiowym kowalem własnego losu. Ten dzień i ta możliwość poznania tych osób z Ukrainy, bo nie ukrywam, z wieloma mam do dzisiaj kontakt i te przyjaźnie już myślę, że zostaną już na całe życie. I już nie tylko wiem o tej sytuacji na Ukrainie tylko z mediów. Wiem również bezpośrednio, że tak powiem, z pierwszej ręki. No jest to okropne. Świat stał się dla mnie, nazwijmy to, większy. Już nie tak dostępny, jak był przed wybuchem wojny. Zacząłem bardziej dostrzegać taką swoją małą ojczyznę. Swój dom, swoją rodzinę. Szczególnie, że obcujemy z ludźmi, którzy musieli te domy porzucić. Niektórzy musieli pogodzić się z tym, że te domy zostały zniszczone. No i zostawić część rodziny w Ukrainie. My się nie znają, jak poważnie to życia. Chciała się by zostać w Polsce, bo dużo podobają się ludzie, bo dużo wielka pieczynka. Bardzo dziękuję.